cześć rozumny. Dawno cię nie słyszałem. Co tam? Tydzień temu? Barty, polować na Mariusza mówisz? Jeden został. Rozumny, co tam u ciebie? Nie słychać. Dobra, się zrób. Za to, że śmiał weteranowi zwrócić uwagę, sponsował grę? No kurwa, pierwszy raz mi się zdarzyło 4 razy po sekundzie. Po prostu przy wybieraniu klasy, jak chciałem na spektaka iść i ponagrywać to, że to na escape'ie była pauza i tyle. Nie? Dostał bardzo. Od weterana. Czego, czy to słanie? Przenosimy na trakt. Ach, rozumny tak zawsze. Ani razu z nami w ciągu tego miesiąca, ani KF-a, ani Vero nie grałeś, ani Vero 2, ani Iron Fronta, nic. Aaa, miałem pewnie zawsze. Ej, pan tam siedzi, tak? W środku. Cześć, rozumiem. Dej, o, rozumiem, może będziesz chciał później w KF-a zagrać. Ja, Friday, As. To biegło, As to teraz w misku, więc nawet lepszy od ciebie jest chyba. Jeżeli tak dalej będzie grał, to będzie miał więcej achievów do końca roku niż a ma jakiś szósty level? No w ogóle jest zaczynam na wszystko. A z małym siódmym? Szósty krzyżyk. A jak aż się będziesz miał wszystkie szóstki, to możemy pogadać. Dobra, Szarik, ale przylazłeś tak nie wiadomo skąd. Bo dawno nie byłem. Nie wiadomo, czy w ogóle żyłeś. Co ze sobą przyniosłeś na wieczór? Jeżeli to nie ma przynajmniej 10%, no to idź spać. Dobry wieczór. Nie będziesz mi. Cześć, Ryszka. Ryszka. Ryszardki. Zawsze spadnie Ryszka w stronę. Cześć, Ryszka. Dawid. Cześć, cześć. Co robimy dzisiaj? Bo jestem rozdarty teraz. Gramy w KFA. Wro gramy na razie. Wero, ty zaraz przyjdę, Wero, pograć. Dawaj, dawaj. A umiesz? Super jestem przecież. Ja po prostu nie ogarniam tej superowości. To może daj tymczasem tej córeczce pograć jak w Iron Fronta chciała. To daj z Vero pograć jej teraz. Pewnie lepsza będzie ode mnie. Znowu. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Ja wolę. Dobra, ja skoczę na chwilę na dół, zaraz wracam do was, chłopaki. Pracownie. Kurde, jakiś antyczny telefon. 10 sekund zostało. Biegnij, Szaryk, może zdążysz. To zdrowie. A, ubili mnie, nie zdążyłem. Bra. No i dziadek na drugim miejscu, proszę państwa. Czemu tak kiepsko? Czemu tak kiepsko, Asie? No wiesz, no, piłem. Się zagramy Boklin. Kurde, nie wiem, czy tu tak na mojej karcie graficznej, czy tu zawsze było tak, ten śnieg strasznie tak po oczach walił. Włączonym Bloomem, kurde. A, ale mnie zaszedł jakiś cheater. Harik się zwie. Obserwujcie go, admin. Bo on ma inbota. Śniegiem po oczach będzie waliło. Zajmok przyszedł. O, super. Kurde. No, dobry gracz. Ostatnio do takiego dostałem zaproszenie od gracza, nie wiem, Maciej jakiś tam. Patrzę na niego te osiągnięcia, zero. Broniłem punkt do tego najbardziej wysuniętego od niemieckich pozycji. Niektórzy po ciągu 3 dni potrafili nawet zmartwychwstać. Nie myśl lagu. No, taki Jezus. Ja tak na Facebooku był taki demotywator. Ty psułeś. Ja jesteś. Jak okazało się, że jeszcze mi coś zostało. Chcę tu się jakiś nie wpieprzy i bagnetu nie wbił w plecy. Ale oni myślą, że na to nie wpadną? Oni nie wiedzą, do czego bagnet służy? A, to spoko. Do no tak, Niemcy cywilizowany naród przecież. Ja wol.
U nas tu, a no chce się odezwać. Widzisz, Barak cię można łatwo załatwić. Pierwszy raz tą grę odpalał od pewnego czasu, a już za nic rozwalał. Jaki się mundur zrobił ostatnio? Ty, Bart, grasz tą grę, grasz i tak cię łoje. Widzisz, że ostatnio zdałem egzamin na wózki widłowe? Coś ty. Tak? No, studia no, byś się zabrał, a nie kurde tego no, wykładę. No to zdrówko. Ta jasne, żebym kurde po 5 latach znowu po szeniaku stał. Lepiej rozumny. A jak się rozsypie znowu TGR, to znowu będziesz tylko jabłole pił pod monopolem. Ty już pił. Się rozpadnie ten Euro PGR. No to było w szkole robione, zawsze, no to czemu nie, no? Zawsze dosyć jasne. Można coś pisać. Strona! Widzisz, rozumny, 1-0 dla mnie. Nie za mną! Szybiej! Szerik, ty już musisz na pingi narzekać. Ale ładnie nas tutaj jest na tym serwerze, super. Może być na dobry początek, trzeba spasować. To zawsze koleś na 500 metrów się odwróci i mnie zastrzeli, kurde. Zawsze mnie widzi, ma oczy z tyłu głowy. Może ma kwadratowy łeb? Zero do zera. Jak już tu enclave się pokazało, no to kurczę. On grał ten Majestico, dzień temu. Grał też? Tak, jest uwieczniony nawet na filmiku. Nie wiem, to fajnie, a tam mamy też rozwalany z cywilami. No dobrze, no. Bez wojennych. Ja mówię o Niemcach, to było to oczywiście. To jest taka mała rekontra, no a podczas rewolucji październikowej się zaczęło wszystko, wiesz, także... No a kto wysłał Lenina do Rosji? Niemcy. No myśleli, że ten pociąg się wykoleje, nie wiem, to robię. Moderator, moderator. I rozstaw wideo na chuj. Na chuja mu się przyda ta licenka na wyżu. Co, bo dla niektórych to jest tak samo jak w Jamesie Bondzie, licencja na zabijanie. No rozumiem, różni ludzie różne potrzeby. No właśnie. Dobrze, co trafiałem przez dym. Bo cię okradną. Zdrowie.
Извини, браток. Pisze z fabą różne teksty na rzeczy. Stoi tu ścianą płatą. Granaty, kurde, te NLS to zawsze są też jak nie wiem co. Czekaj, ci się załapię na posiłki. O, zapałem się. Wyszka, od ciebie wszystko zależy. Ręka już boci. Jakiś kolej chce kółko pęknąć bardzo. Pierwszego zabiłem w jednym. Jaki król jest na banknecie? Na banknecie 200 zł, wiem. Wymieniłeś nawet jego imię. No teraz tak, bo nie jest Zygmunt stary, Zygmunt August, Zygmunt stary, tylko który... Ale co ty który pierdziesz? Jest tylko jeden Zygmunt na banknocie. No czekam, ale no, rzadko to widzę. Jaki no. Żal, stary. Stary. A, stary, no dobra, no ten, co go w stopy prusak na klęczkach smokał. Później na razie. Ale Ruscy kłaniali się Polakom, krękali przed Polakami. Niemiec całował Zygmunta w krocze przy wszystkich w Krakowie. Spakuj się. No ja pierdzielę, no to są takie pieprzeni ci też, że oni już granaty kładą, które wyszły z klubu, to dopiero ci mieli przebiję. Kurde, taką sekundę się udaje to, co mi się nigdy nie udaje. Pierdzielone czyny nazisty. O, jeszcze ten się wpierwsza, 7 TH po prostu. A jak kończę na pierwszym miejscu, to już kończę na dzisiaj i kładę się w pan. Nie, no i się nie da zabić. Bo tak 7 TH. Pasiv, wyrociał! O. I rozumiem akurat w ciebie. A bo z biodra się ich kurde trafiać już nie da. No, który idzie na tam rzuca dymy na nasz resp? Poraż! Nie w patrona! Faszysty! Ale to co, to musi to jakoś coś tam wpisać czy coś, żeby takie się pojawiło? O, teraz Liderk na przykład opuścił kanał A123. No właśnie, kurde, dlaczego? To, że jest stary, nie znaczy, że nie warto z nim jeszcze przejść. Nie przeganiaj mnie, nie przeganiaj mnie. Jeszcze trochę se pożyję, kurde. Nie, nie, nie dam rady. Ja F12 już wcisnąłem. Ej, to jest moje wydarzenie w moim życiu największe. Ja też dwa razy cię już zapisałem. Jak będzie jedna sekunda, nic nie odbierze. Jesteś uwieczniony. Para olimpijczyk zdobył medal na normalnej olimpiadzie. Bo... Co ty, Niemczury mają wsparcie administracji? Oj tam, oj tam. To i tam, to i tam. Ale mamy też owczarka niemieckiego na mumblach. U ruskich. A może też kaukaski? On jest z piątą kolumną. On nawet grając to bardziej pomaga niebieskim.
Nie w patronach! No, przecież to u niego rodzinne pomagać policji i pracownicy. Zwłaszcza o tej historii tam w Poprzek. Pamiętasz, jak powiadał Szalik historię? Największy stres, jakie prowadzili jego sportowie? W policji, w milicji. I znowu w policji. Спасибо. Есть! Dobra, ja też bym na spawnie zabijał, bo Szwaby mogły, to ja też. O, Niemcy się przebiły. Gracie, to potem macie. To tylko Szali, ale w Source. O, no, kiedy ja to grałem. No ale dobry byłeś, nie? Zjednoczenie Niemiec, czy coś, nie? No. No i w całej szkole było rozwieszane plakaty, że Dzień Zjednoczony Niemiec, niemieckie piosenki, niemieckie żarcie, ciasta i napierdoły. Na przywitanie. Tak, najlepsze było to, że w liceum germanistki wymyśliły, że jeżeli ktoś się wymaluje w niemieckie barwy narodowe, czy przyjdzie, to nie będzie pytany. Kurde. My z kumplem zaczęliśmy akcję taką, że przyszliśmy z tymi barwkami do twarzy i zamiast niemieckiej flagi, jak większość pierwszaków, zaczęliśmy ludzi malować biało-czerwone barwy. Do tego z kumplem wydrukowaliśmy 50 sztuk ropy, rozkleiliśmy po całej szkole. Do tego kumpel maniak polskości, jak zobaczył kogoś z niemiecką flagą, podchodził do tyłu i przyklejał mu naklejkę krzyż żelazny z rokiem 1939. Ponadto zaczęli puszczać niemieckie piosenki, choćby Rammsteinu. Akcja poszła, pierwszaki podchwyciły i udało nam się zorganizować ekipę i ze 150 osób, żeby wkurzyć germanistki, zaśpiewało ropę na dole. No to no. Ładnie. To germaniści to są tyle co w XIX wieku, a nie wiesz. Nie nam się niemieckiego, tylko kurde prosty Junki. Morał jest taki, kurwa, że mamy problem, bo ktoś jedną na murze Polskę walczącą. I się trochę pierwili za to, że elewację spierdolili. Ale powinien z nimi porozmawiać, albo dyrektorka, bo... No, nauczyciel ten sprowokował sytuację. Właśnie, więc tutaj jest wszystko do wyjaśnienia. One powinny być mądrzejsze, skoro są chyba nauczycielkami, nie? Popatrzcie, 22 jest piękny komplecik, 20-50 graczy, pięknie. Wyrociał! No, licząc tego playera, to jest poczekaj. No. Pieniądz! Dobrze, nie, ja się pytam na zaś, bo jeszcze mi się ściąga. Ja mam go w gronie znajomych, ale rzadko go widuję. Tak, ale tam pamiętam, że co jakiś czas go widzę na Steamie, przynajmniej, że jest online. Może jest zajęty. Ale pewno tu gra jego dziecko albo innego. To jest to nie Grey Ghost jeszcze. Kurde, nie go. Grey Ghost został na nim.
świat jest taki wielki. Ale są podobno gówno warte, kurka mówił. Że na BF nic nie wam pomagać, stawicie zabijał się. To są minusowe punkty do zabicia stawicie zabijał. Kurde, jak przejechał, to już nie możemy rozłożyć. To jest jakiś dodatek. Za parę nowych pokawek. Jak za to masz wszystko. Ale po co rozpieprzyć idiota tym transportem? Tak by został mnie gówno zrobił. Czy Bad Company 2 było w miarę porządne? Teraz? Kurde, a widział ktoś na Steamie tą Bad Company 2, żeby była w promocji czasami na święta na przykład? Było ostatnio za 25 zł. Chyba ty tego rozumiem nie kupisz. No Bad Company kupię sobie, jak mam kompa, to kurka jest przed. Rozumny. Na pewno trójki nie kupię. Rozumny, ostatnio jeszcze Wietnam Bad Company. A to no, za 25 zł. A za 25 zł było. Bad Company. Rozumny, co to ci się stało? Komputer znowu z IPN-u ukradłeś? A już kiedy ukradłem? Nie wiedziałem, kurde. Znaczy myślałem, że to z tego Ministerstwa Edukacji Narodowej brałeś. Coś tam mówił. Pochłaniałem. Proszę was bardzo pięknie, nie wiem, który wiecie tym swoim zielonym czyimś pod lufę mojej petardy. No ale to no nie ma. Ameryka Korps. Ja nie mam kolegów na ziole. To takie jaja. Bo to po prostu bardzo daje, żeby sobie germanofob się wyżył. Zresztą wszyscy jak ty rusofoby, nie bój się, tylko ja jestem taki germanofob. Jaki germanofob, rozumny, to ja mieszkam kurwa 70 km od granicy. No to ty chwili jesteś panie. Kadłubka, mam cię kurwa się, już na ciebie polowałem. Polowałem na ciebie. Szkoda mi, ale to mówię na tych debili kurwa. Ale nie ma Tajsa już. Jestem. A, ty jesteś w twoim kłozie? Bo teraz cię jest to... Chciałem stetetki też poprawić, ale... Nie było okazji. Kiedy indziej, tak? Ja cię znajdę. Tego. Mam Stungera! Stungera też będę strzelał w pole i trafiał wszystkich kilometra, albo 10 nawet. Wiesz, że masz Stungera, a nie MKB-40. No to były pod Stalingradem dwie sztuki, no to mogą wszyscy biegać zerwać. Tam się tylko teraz. A swoją drogą nie, one nie były pod dwie sztuki. Nie złam z tego, ale dwójkę tego piłem. A chuj. No widziałem. Sobie. Ale nie było dwie sztuki. Najwyżej to cała armia ich używała, czyli tak. Gefreiter dostał śrubkę. Będę mógł mieć pograć za darmo w Rising Stormie. Gefreiter dostał... No ja tylko na Rising Storma, nie fronta. Tylko na to czekam. No, jeden chuj. Ponoć ma już płatny. Musi na naszego respa strzelać. Połowa Niemców ginie, obracając się po chwili. No bo oni wszyscy werterzy, oni wszyscy klienci nie chcą walczyć. Sorry, bo oni są werterzy, sami wiecie, cierpienia młodego wertera, oni nie chcą walki, oni chcą poezji, wiesz. Kurwa, co to jest kurwa? Za dużo protestów. O kurka, witaj, myślałem, że już nie przyjdziesz, kurde, nie, skończę mój ten, trójniaka, ciebie nie ma. A kurde, Tarik jest, kurde. Cześć kurka. Kurka Harnasz? Cześć. Witam panu. Harnasz? Nie, dzisiaj grubi był. A Ryszka już się nauczył. Niech już trzeba... jest je most do tego dochodzi. To trzeba miarkować słowa. Chyba, że jest się pijany, to się podpisuje. Miło spotkać.
Podpisuję się tutaj na YouTube pod filmikiem, że to jest usprawiedliwiony. Spasiba! Ja widziałem, że twój syn też w Killingfiora napina. To znaczy, on napina po mnie, tak sobie spróbował, bo był ciekawy. Ale nie, kurde. Tematu. Wiadomo, że każdy spodobał. Słyszę, że po zajcie napina się jego syn. No kurde. Ja powiedziałem, że napina, a nie się. Ale nie spytam, czy kontroluje skórkę mu. To też trzeba zbadać. Dobre. Głosowałeś na Stalingrada. Ja nawet nie zdążyłem. Stalingrad Kessel jest? Yeah! Yeah, zajebioza, nie? Może dajcie być. Mi snajperkę. Albo MG. Czemu nie ma tu twojego Sturmgewehra? Bart, mówisz, ale cię nie słucham. Jest, panowie, tylko, panowie, są tylko pozostałości 79. Dywizji Piechoty. Uspokój się. Bo co? Zobaczysz, dostaniesz. Dobrze, pierdol. Że to nie jest Marenostrom, bo był zaraz był Adaba, Adaba Diba. Nie no, Allah Akbar, Allah Akbar. A już zaczyna. Marhaba. Marhaba. Szukran. Prikroj! Ale dzisiaj panowie, kurwa, zajebiste wydarzenie widziałem dzisiaj w pracy. Naprawdę masakra. Ja bym, kurwa, jak mówię, żebym to filmował 3 razy. Ten. Lakier mnie odklejał. Ona się obróciła, dała kroka, tylko się nogę wysoko. Widziałem ten strzelanie. I chciała zrobić kroka, ja patrzę, a to jak Forrest Gump w takim wzmocnionym tempie. Takie zdziwienie na twarzy, leży kurwa jak wieloryb, wyrzucony na brzeg morza. Ale sam w końcu ta ręka z tą maszynką, jak chlapła kurwa, tylko takie głuche echo, bum. Jak się kurna byłeś tak patrzę? Swoje to nie dam. To wypożyk cudzy. A bo gumowy, może jakieś, może jakieś, słuchaj, może jakiegoś kolegę poświęcę. Zakup gumowy. A bo Szalika to i młody podobno zastrzyłam. Nie wiem, ale to jest niech ta twoja bada czy tam kierownika. Zastępczyni dyrektora do spraw produkcji. A mnie kadrowa nie lubi za bardzo i się przypieprza ciągle, jak się spóźniałem. No ale ciebie rozumiem, nikt nie lubi, kurwa. Nie, to się... no. Moja ona mnie lubiła. Widzieliście, co Szoku wysłał? Co? Piosenkę, kurwa. Sam ją zaśpiewał. Co? Nikogo go nie widzę. Aż też jest. A jeszcze dosyć ostro widzę. Jeszcze umiem przeczytać. No, pomora widzę teraz. No, aż też jest. Trzymaj. Cześć. Jest, kim jesteś? Cześć, cześć. Witaj, nieznajomy. Trzymaj. Cześć. Ale parę lat temu, nie? No pewnie. To już kurwa chyba z 3 lata, jak się słyszałem. Albo lepiej. Bardziej, że zapytam, co za tebie. Kurde, miodek się stoi, że ja w dobrze, że nie prowadzę. Co bierze? Ten klej w kram, tego artysty. No. No. To co, wszyscy poumierali do nas, przyszedłeś? Nie wymiękaj! Ja nie też pewnie, że kojarzę. Heniu, pierwszy hejter ero.pl. Ja do mnie grałem. Pograć się tutaj, wszystko wraca. To jak koleś tam nie ogarnę. Ro przeżywa renesans już od kilku lat. Kiedy ero.pl nie do końca się udało. Tak. Ro 1 przeżywa renesans, od kiedy została wydana w ogóle, można powiedzieć. Dobrze powiedziane. Będzie przeżywała, póki wódki nie zabraknie. Dokładnie. I as żyje. Tak, i as tak. Żyje. As jest wieczny. To je roje. Wie pan co? Ja może zupy nie będę jadł, więc ja powiem, że tatara zje inwalidę ze wschodu. A on mówi, jakiego inwalidę ze wschodu? Mówi, no tatara zje to nie ja jako proszę. Dobre. Go spaliłem, bo wcześniej też uprzedziłem w rozmowie. No ale tak właśnie. Hej. Hej! Kurwa. Hej! Hej, Hanysie! Ja jestem Gorol, którego nienawidzicie. Godocie tak. Godojcie dalej. Chyba tatara ja też nie wiem, chyba z jednym jajem został.
Oczywiście. A nawet jak byłeś biegał do tego działka, to ci szlokica go ciągle ponował mu i klienty to nie tak dosyć duży, no skończ. Kurwa, on tych, ale to okłonił z tego trawy, bo przecież albo 20, albo 37 była w tym plan, to w tym jak ono rozwijać, a nie dostawałem. Ale przynajmniej ładny Minecraft, ładny Minecraft. A to jest w ogóle na kształt story, albo ten ubez, co tam był, bo no ale prawdę mówiąc, popatrz, śmiejesz się, znaczy to czyli film generalnie się podobał, bo mnie się podobał, bo masz to wszystko znać, nie? Chcesz, ja bym wolałbym, żeby więcej sprawy takiej filmu. Tak? Zrobię. Nie, kurwa, chcę zobaczyć, gdzie są cele. To nie tej, chcę przejść do dwójki. No właśnie. Przewiliś! Zagnuj, kurwa. No Bart, kurde, na pierwszym miejscu. Szacun. No, bo nie, no, lepszy. Chyba Bagnet bije, odwróć się na chwilę. Dminkę ma... pod drzewem na front. Co to się odwracałeś ma to teraz? Dlatego. A, dobra. No, no dobra, ja mam za to do ciebie strzelać i dzięki temu go zabiłem, dzięki. Ty to umiesz team playować, Bart. Tomu to się fajnie gra. No, super map. Tyle mądry człowiek z tym myślą. No, na tej mapie się podoba. No, wyraźnie, żeśmy... Oh, I'm not good.
Tak, kalany śląskie jakieś, kurwa. Dzisiaj napierdolą bio, mam robotę w bramce stoję, mam bema, mam też dres. Wszystkie kurwy darmo moje. Z Parsefamem tak już jest, Panzerfaustem tak już jest. Andrzej, to po twojemu jest. Iśpim Parsefaust, jawol, Panzerfaust, jawol. Dzisiaj napierdolą bio, mam robotę w bramce stoję, stoję. Mam to będzie bema, mam ty też dres, no, wszystkie kurwy dalej moje. Godocie, no godocie chłopaki. Chcesz kupić, to będziesz miał, skążyć z bólu, no, to będzie strol. No, i się sam i znowu, skąd żeś się wziął, no, ciulą, żeś mi się chciał. Ja pierdolę, co on dzisiaj brał? To, jo, to są śluńskie brudko. Asie, idź i tłumacz, bo kurwa. A to musiał być jazda potem, to zajebista. Chłopie, przesuńcie fanzoli, no grejcie tu pieronie. No pieronie, ty! Słuchaj, a jakbym powiedział, pierdolij się w czoło, a zmądrzyj. Niby chodzi o to samo, a jedna różnica. Ino nie ciulu. Ale to do kurka, to kurka było. Rozumiem, bo jak cię pierdolę, tak cię kurwa... To sem godą, bo sem ze Śląska. To sem godą. Ty ze Śląska, kurwa, ty... Ja, natürlich. Ty ze Śląska, ty kurwa. Ein Reich, ein Führer, ein Silesia. A to mi powiedz, Kaj jest Śląska, nie ty kurwa, ciulu. Oberfriesen Soldaten, ja. Kaj jest Śląska, ciulu, a nie. Rozumnie, powiem ci tak. Machen Sie Silesian Deutsch? Ja, wiem, zweite Kaiser. Nie, gadaj, zajdź, bo jest warszawski. Dobra. Nie warto gadać. Ja wiem. To jest całą pomocę ja tłumaczy. Ja jestem z Mazowsza, nie z żadnej Warszawy, kurka. Spod Warszawy pojechałem. Rozumnie. Ale nie z Warszawy. Rozumnę, ja mam do ciebie jedną prośbę. Warszawy. Ty tak jesteś świetny w tej wymowie. Drugi szajs, który. Drugi pokój. Nie, słuchaj. Ty jesteś, ty jesteś tak świetny w tej wymowie, że ja cię ale po prostu proszę. Deutsche Sprecher, w tym wszystkim, co teraz przedstawiłeś. Ale proszę cię, przyjedź do dzielnicy Dąb w Katowicach. Wejdź chodzi do piwiarni. Katowicem, ja? Tak, i wejdź do piwiarni. Nawet chłopie nie zdążysz i zdania wypowiedzieć. Tak? Nie, nie. To co mówiłeś? Nie zdążysz tego zdania dokończyć. No przecież widziałem, że Ślązacy śpiewali Ochłoniem! Nie, po prostu chodzi o przedrzeźnianie Gwary Śląskiej, wiesz? To jest chodzi. Warszawa, piękna jest Polska, kiedy leci nad nią... Tak! Lepka no. Kurwa pudrowa, jeszcze kurwa. Wyjąłeś mi go z ust. Chodźcie, bo odklina. Co ty mu wyjąłeś z ust? O, to idę go umyć teraz, Asie. Co ty idę go umyć z ust? Mojego szwarca. Kurwa, idę umyć szwarca teraz. O, masakra. Jego... Bo tak myślałem, kurde, co mi go tak uciska? I teraz się dowiedziałem. Idę szwarca umyć jeszcze po okazji. Idę umyć szwarca. Dobra, dzięki chłopaki dzisiaj za grę, ale... No fajnie, miło sobie się założyłem. Gips założony i nie idzie grać. Z Ormowcem, czy tam jego ojciec by... A później powiedział, że to Ormowiec go potrącił, ale on sam nie wie. No takie... Co, on sam nie wie, co w poprzednim ustroju robił. Nie Ormowiec, tylko milicjant, ty kurwa, pałuj. Mówiłeś, że Ormowiec się potrącił. Srobić, ty kurwa. Tak, gównowie, ubek od razu, kurde. Ty sam nie wiesz, co w życiu się potrąciło. Jechali po cywilnemu polonezem, to ty kurwa... No ale mówiłeś, że Ormowiec, to nie wiem, jakich rozpoznałeś. Ale chłopaki... Ormowiec dostał po pysku od kurwa ojca mojego kolegi, to ale odpowiadałem. Ale chłopaki... Że po chodzi po podwórkach i kurwa i szperał. Po alkoholu to zawsze... Ja sam po alkoholu nie wiem na przykład... Gdzie... A ty nie pierdol, Ryszka, tutaj dorośli rozmawiają się na przy kłócą, a ty Ryszka, nie trącaj. Ty jesteś ode mnie w ogóle. Ryszka, on dwa piwa wypił. Ale to właśnie mówię, wystarczy. Ja czasami po alkoholu wspominając Wietnam też nie wiem, czy strzelałem do żółtków, czy byłem żółty, naprawdę. Jak miałeś żółtaczkę, to i to i to. Słuchaj, rozumiem, zawsze był spoko, czerwony, spoko. To on zna swoje orientacje. A kurek zawsze, kurde, Niemcom, kurde, służył. Nie, kacapić będę na odległość. A czekaj, my mieliśmy zgadywać jeszcze rozumnego imię. Jak on ma na imię? O rany, Teodor. Ta bazyli od razu. I ser... Jak ma, kurwa, ten, czekaj. Ja wiem, jak ty masz. Od cerki rozumny, ja wiem, jak ty masz na imię. Wisjarionowicz. A to imię Stalina było? No. No to by pasowało, choć trochę, jak na mnie to za dużo trochę. Ta.
Ale słabów przejechałem. A jak miał ten, kurna, czekaj, czekaj, już zaraz ci ten i powiesz mi jego imię. Władimir Władimirowicz! Nie, czekaj, czekaj. Ja tak mam, Władimir, Felix. Felix, on ma Felix, nie ma chuja, to taki kurwa. Nie ma chuja. On ten kurwa w potylicę wyjebie tak nosowo, że jak Panadol, kurwa, jak but. Dokładnie. Z ale Felixa Panadol, to... ale Panadol już nie ma, kurka, się cieszy. Felix też uśmierzał, kurwa, polskich oficerów, kurwa, pod Katyniem. Uśmierzał wszelkie bóle. No, przestań, kurde, a ty komunistom rowery składałeś. Cię chyba pojebało na wschód. A wcześniej Niemcom składałeś, kurde, rowery. Ale psuję ja hamulce. Rozumny, ja wolałem Niemcom rowery składać niż tak jak ty przed nimi nogi rozkładasz. A ty dupę Cooper wypinałeś. Co godzinę na badania chodził, nie? O kurwa, rozumny, wstyd. To ty z plecami robiłeś Brudershaft, kurczę, dupy stroną. Na który kanał bym nie wszedł, jest kurwa wesoło, no serio, fajnie, ja pierdolę. Ale żeśmy z frycą zrobili czerwonego Blitzkriega, panowie. Znaczy towarzysze, bo panów pozbyliśmy się w 45. No słyszałeś, kurwa. Zdrowie, kurde, tylko ja się na piwo przerzuciłem, wiesz, bo kurde. Nie no, piwo, jak nie wiesz. Tak, i twoja ulubiona spelunka jest Monachium. To prawda. Andrzej, kurwa, bo mówiłem, że ty masz całą cysternę na poboczu, kurwa, tam na bocznicy, kurwa. No, on na bocznicy ma całą cysternę, kurwa. Zawsze jak mu brakuje, to przychodzi, Pójdę, spuszczę i wymieszam. Jak do Czech jechałem do Prachy, to właśnie przez Katowice i tam nas pracuje i spuszcza z Czechy cysternę. Ostatnio jechał ten wagon węgla drzewnego i sobie trochę sypał, mówi, że przez węgiel drzewny jak puści, że jak nie puści przez węgiel, to już nie truje, mówi ten czeski. Fioletowy kolorek straci, tak? Ten natura. Nie, Ryszka, ja muszę brać do siebie. Takie mapy, to już jest nudne, Ryszka. I idę pić samotnie do końca i grać cieśnego, bo tu jest zdecha impreza. Ty już nic nie masz. Ryszka, ja to, cały czas mam całą butelkę trójniaka. Ryszka, ja żartuję, jest spokojny chłopak. Ja tam nikogo nigdy nie biłem ani nic. Plotki tylko. Ja zapraszam, zapraszam ciebie serdecznie. Ja wiesz, gdyby nie tak kurwa, że musiał całą Polskę przyjechać, to... A w jakiej gminie mieszka na Mazurach? Ugwałt. Ugwałt? Ły... Trochę straszna nazwa ten gwałt. Tak rozumiem, będziesz jechał pociągu Ugwałt i cię już szek dopadnie. To dziękuję. Na żądanie cię, kurwa. Na żądanie? No to muszę pamiętać, co mówię. Zarobiasz się. Tak sobie teraz Ale sorry, ale co zrobiliście Zajcewowi, że on w ogóle... On zawsze tak grał w RO, lubił grać i koleś... No właśnie na Ugwałt. Co wy mu zrobiliście? To przecież to dziecko było. Został Ugwałt. Ile to 18 lat jeszcze miał na skończone. Co wy byście zrobili? Jako najmłodszy drani. Został oficjalnie z Ugwałcony, kurwa. Nie, no serio, co wy mu zrobiliście, stare pedofile? Powiedzieliśmy mu ten... Powiedzieliśmy mu, nie chcesz skończyć jak rozumny, zrób magistra i on się teraz uczy. Chcesz zostać honorowym obywatelem Ugwałtu, tak? Nie, słuchajcie, jak on zobaczył... Ale to kurde, rzuciłeś kurde wody na młyny, kurde, kurki. Ryska teraz. Ja pamiętam kurwa jakiejś Ryszkę dopierdolił dla rozumnego. To samo cały czas z rok temu czy z dwa, rozumiem coś tam. A w mordę chcesz?